dlaczego tak się dzieje? Robert Gwiazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Jest wykładowcą w uczelni Łazarskiego i od lat ekspertem podatkowym w centrum imienia Adama Smitha, z którego opinii chętnie korzystają media. Prowokacyjne na pozór pytanie o większe zarobki Polaków postawił w Bolesławcu, mając oczywiście gotową odpowiedź. Chodzi o to, żebyśmy więcej zarabiali realnie. No i jeżeli mamy więcej zarabiać realnie, to tu powstaje następne rozróżnienie. Brutto czy netto? No oczywiście można wydać ustawę, że brutto mamy więcej zarabiać, ale no, nie będziemy brutto więcej zarabiać. Natomiast można wydać ustawę, żebyśmy mogli netto więcej zarabiać. A to jest możliwe, zdaniem Gwiazdowskiego, dzięki obniżeniu kosztów pracy, czyli systemowej rezygnacji z podatków, które na nie się składają, a mianowicie PIT-u i składek ubezpieczeniowych. Opodatkowanie pracy jest do tego demotywujące i czyni więcej zła niż dobra. Za obniżeniem podatków za pracę powinna też iść reforma systemu emerytalnego. Byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u, teraz jestem członkiem Rady Nadzorczej ZUS-u. Ja wiem, co tam jest. Tam nic nie ma. Tam jest system komputerowy. Świetny system komputerowy. On potrafi policzyć coś, czego nie ma. Tak? On tutaj wszystkim Państwu policzył kapitał początkowy. Nigdy nie było w ZUS-ie żadnego kapitału początkowego. Tam jest tylko zapis. I ten komputer mieli zapisuje, ile masz trzy dzieci, wnuki będą musiały zapłacić, żebyśmy my mogli dostać emeryturę taką, jaką nam ten komputer wyliczył. Zdaniem prelegenta ubytek w budżecie krajowym spowodowany likwidacją podatku dochodowego, czyli obniżeniem kosztów pracy, znakomicie zrekompensują dwa inne, sprawiedliwsze i powodujące mniej złych skutków podatki. Zamiast tego ZUS-u i PIT-u wprowadzimy podatek od funduszu wynagrodzeń. Nie będzie tak, że jak ja bym was wszystkich zatrudnił, to muszę zatrudnić 10 księgowych, żeby każdemu z was ten księgowy policzył na koniec miesiąca te wszystkie składki, te wszystkie podatki. Ja zobaczę, ile wam zapłaciłem i od tego jednym przelewem do Urzędu Skarbowego zapłacę to tam 25 albo 27%. Drugi podatek. Podatek przychodowy od działalności gospodarczej. Ten podatek wyniósłby 1,5% od przychodów każdej firmy. Robert Gwiazdowski znany jest już od lat z tych poglądów. Uważa jednak, że jako ekspert nigdy nie był traktowany poważnie przez polityków, którzy decydują o tych sprawach w państwie. To ja teraz powiedziałem, dobra, to ja wam powiem to samo, co mówiłem, jako polityk. Będziecie się musieli ustosunkować. Tak jak kiedyś na demonstracjach antykomunistycznych tam krzyczyliśmy, chodźcie z nami, tak? To teraz jeżdżę w Polsce, mówię, chodźcie ze mną. Robert Gwiazdowski tworzy więc projekt polityczny, z którym będzie chciał wystartować do tegorocznych wyborów parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego. Gwiazdowski jest eurorealistą i nie widzi dla Polski innego miejsca niż bycie w Unii Europejskiej, choć twierdzi, że obecnie bardziej jest ona Unią Eurokratyczną. Uważa też, iż Polska nie powinna nigdy wyzbyć się swojej waluty na rzecz euro. Jak mówi, bogactwo kraju nie zależy od koloru farby, którym zadrukowany jest papier będący w nim środkiem płatniczym. Spotkanie z Robertem Gwiazdowskim w Bolesławcu zorganizowali samorządowcy miasta i powiatu. Obecni też byli samorządowcy z Sejmiku Wojewódzkiego, a także znany dziennikarz i publicysta Tomasz Wróblewski. Spotkanie poprowadził zaś Jerzy Karwelis, działacz ruchu bezpartyjni. Nie ma tutaj żadnej politycznej poprawności. Jesteśmy bez krawatów, nawet mamy taką wędkarską kurteczkę trochę, więc jest wszystko nieformalnie. Całkowicie inaczej niż politycy rozmawiają w krawatach o tych rzeczach. Po wykładzie Robert Gwiazdowski odniósł się jeszcze do wielu kwestii, które zasygnalizowała publiczność.